To jest lat Simus Dorsi. Najszerszy grzbietu. Potem tu mamy skośny zewnętrzny. Staraj się nie odsłaniać najbardziej go. Potem tu mamy międzyżebrowe mięśnie. Tutaj mamy pochyły. I pochyły ma u psa pars dorsalis i pars ventralis. No a to jest jeszcze ten. I to nie. To jest środkowe. To jest pochyły. To jest prosty klatki skośny czy prosty? Nie, prosty klatki piersiowej. Rectus thoracis. Potem tutaj mamy prosty brzucha. Tutaj są profundusy, pectoralis profundus. Potem tu mamy ceratusy, zębate. No ale to zaraz. To jest zębate i to jest ceratus ventralis, to jest ceratus dorsalis. Odwrotnie. To jest dorsalis ventralis. Tak, dorsalis ventralis i on ma części thoracis i cervicis. No i tu są jeszcze międzypoprzeczne. Tu. Były. To są pochyłe. No, ale pochyłe są trzy, a ty mówisz, że dwóch tylko. No, pan doktor powiedział, że u psu są dwa, że nie mamy dializy psów. No, to mamy tu ceratusy i potem idziemy z szyją. A jeszcze ile dostaliśmy? A te nie pochyłe. Tutaj jeszcze są. Tu mamy longissimus pars thoracis i tu jest iliocostalis. Co? To jest iliokostalis. To jest iliokostalis, to jest longissimus, a tu masz półkolczysty i tu jest jeszcze kolczysty. Wy w ogóle kolcowy. Tu nie... Kolcowy. Zatrzymaj to. Jest. Trapezius. Słuchaj, co mówię. Dobra, Justyna. Dobra, już nie kłóćcie. Trapezius tutaj jest. Rozchylamy i mamy pięknie romboideusa. Tutaj jest capitis mała część. I to jest cervicis i thoracis. To jest romboideus cały. No. Potem tutaj ten był ceratus. I tu mamy spleniusa. Potem odchylamy go. Mamy biwenter dwubrzuścicowy, kompleksus, longissimus. I z longissimus to jest, jak to było, Ola? Najdłuższy. Kapitis, się na tak, kapitis, cervicis i tam był piękny, tutaj jest thoracis. No i dalej. Te dwa tworzą nie? Półkolczyste. Półkolczyste. Potem ten, to był Kasia. Kasia? Kompleksus. Kasia? Kompleksus. To był? Kompleksus. Omotransversus. Tam? Łopatkowy. Ten, potem idziemy, weźmy go na... To jest brachiocefalikus. To jest sternocefalikus. Ten o. O tym jeszcze powiedz. O którym? O tym? To jest superficialis. Ten ogólnie. I to jest descendens, a to jest transversus. Poprzeczny i zstępujący. Dobra, trzeba być pectoralis superficialis. Poleć od razu tam głębokie. No i tak jest właśnie pectoralis profundus. Dobra. I teraz, no i teraz jeszcze te, których ja nie ogarniam, to Ania to ogarnia. No to jest ten. To jest ten, jak to jest sternocefalikus, to jest sternochoideus, ten mostkowo-ognykowy, tak. A to jest ten tarczowo-ognykowy. I one tak, razem. I tutaj jak są razem, jak się łączą, to tworzą jedną całość, mostkowo-ognykowy-tarczowy, tam nie wiem jaka jest kolejność, a tu masz te, nie, tu jest ten. Tutaj. Ten pierścieniowy. A tu jeszcze nie powiedziałaś, że ten brachiocefalikus, on się dzieli na dwie części. No jest wstawka. Bo on się dzieli na część tą szyjną, czyli kleidocefalikus i dzieli się na część tą tutaj dalej, czyli brachiocefalikus. Kleidocefalikus. A ten, jeszcze po łacinie powiedzieli. Kirko coś tam, nie wiem. Kirko. Czy Kiro. Nie wiem, jak on się nazywa. Aha. Trzeba znaleźć w książce. No dobra, no to chyba a tam jeszcze był ten. Aha, i u was mieliśmy obczaić, bo wy macie to ładnie. Aha, ten, wiem. Ten wielodzielny. W sensie, że u nas podwózek przecięty. I tutaj te kolczyste. To patrz.